Ejo, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z The Hunter Classic. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w rezerwacie Valdezbois. Tak ten rezerwat wymawiam, mam nadzieję, że dobrze, bo kiedyś ktoś mi powiedział, jeszcze graliśmy z Piotro, że tak właśnie się wymawia ten nazwa tego rezerwatu. Tamtej pory tak mówię, mam nadzieję, że nie jestem w błędzie. Ale jakby ktoś miał pewność, to by nas mógłby skorygować, ponieważ z tego co mi wiadomo, rezerwat inspiruje w alpejskie, francuskie Alpy, tak? Nawiązuje właśnie do francuskiego języka, dlatego tak się niby powinno to wymawiać, ale nigdy tego nie weryfikowałem. Dlaczego znajdujemy się na tym rezerwacie? Ponieważ w dniu dzisiejszym, kiedy to nagrywam, została dodana taka funkcja możliwości dekorowania w zasadzie waszego profilodża, który na przykład znajduje się za mną, o czaszki trzech zwierząt. Z tego co pamiętam, jest to wilk szary, jest to niedźwiedź brudatny i puma. O dokładnie te trzy zwierzęta, gatunki, można wykorzystać ich czaszkę właśnie do dekoracji. Chciałbym to po prostu sprawdzić, z racji, że znajdują się tutaj niedźwiedzie brunatne, no to głównie zależy mi na opalowaniu przynajmniej jednej sztuki, żeby sprawdzić jak to wygląda. A z racji tego, że dawno nie byliśmy na tym rezerwacie, no to jest to dobry pretekst, aby się tutaj wybrać, podwójny, jakby nie patrzeć, więc tak sobie po prostu uczynimy. Jak widzicie, w rękach mam 340. 340 posłuży mi do polowania właśnie na wcześniej wymienione występujące tutaj niedźwiedzie, ale także można z niej strzelać do jeleni szlachetny, które również tutaj występują. Poza tym zabieram ze sobą sprawdzoną, starą, dobrą 243, która posłuży mi do polowania zarówno na lisa, jak i sarnę. No i mam też na cicho kuszę. Jestem wypakowany dosłownie po 100%, jeśli chodzi o EQ, więc tak to wygląda. Mam oczywiście wabiki na w zasadzie 3 zwierzęta, tak jak tutaj widzicie. No i tak to by się prezentowało. Zaczynam sobie po tej stronie rezerwatu i planuję na razie pójść sobie brzegiem tej rzeki w stronę północnego wschodu. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie nam to pójdzie i w miarę szybko uda mi się jakiegoś niedźwiedzia wypatrzeć, a być może upolujemy przy okazji jakiegoś jelenia szlachetnego fajnego. Kto wie, szansa na to oczywiście jest. Rezerwat, jeden z waszych ulubionych, jakby nie patrzeć, biorąc pod uwagę ankietę, która już dawno jest zamknięta. Na jej podstawie mogę takie wnioski wysnuć. Przynajmniej wśród mojej widowni. I tak jak ja wspominałem też, no jest jedno z rezerwatów, które mocno preferuję. Fajna, klimatyczna jest ta rzeka, która ciągnie się przez cały rezerwat, powiedzmy od tego tej części zachodniej do wschodniej. Czy tak mówię, bo nie wiem jaki jest nurt rzeki, za bardzo tutaj nie widać. Jest też element tutaj górski, wspinaczkowy, można się wspinać. Tutaj mam parę chyba, no mam jeden dosłownie tutaj. Tutaj oczywiście występują już koziorożce, występują też chyba partwy górskie, jak dobrze pamiętam. Są też króliki europejskie, ale one nie są naszym targetem dzisiaj, więc ja powoli sobie ruszam. No i mam nadzieję, że zrealizujemy nasz plan, przynajmniej w jakiejś części. Zacznijmy od spryskania się. No i idźmy zamierzonym tropem. Albo raczej na ten moment planem. Na razie nie mam zamiaru bawić żadnych zwierząt. Skupię się po prostu na wypatrowaniu, szukaniu śladów na ziemi i oczekiwaniu na potencjalne odgłosy, które będziemy w stanie zidentyfikować. Słyszałem w tym momencie lisa, który znajduje się gdzieś tam po drugiej stronie rzeki. Wypatrzyłem lisa, który się przed chwilą odezwał. Jest jakieś 140 ponad metrów stąd. Fajnie ustawione, więc może podjęlibyśmy się polowanie najpierw lisa. Może być to spoko, myślę, początek. Zaczniemy sobie od drobnej zwierzyny. Zresztą nie wiem, czy lis należy do drobnej zwierzyny. Raczej zającej te bażanty, ale no, jest to zwierzyna trochę taka, że jakby nie patrzeć, zdecydowanie mniejsza niż to, na czym się teoretycznie chcielibyśmy dzisiaj skupić. No i dobra. Dajmy strzał i pozyskajmy sobie go na spokojnie i będziemy szli dalej tym planem, który sobie zamierzyliśmy, czyli wzdłuż tej rzeki, może jednak tym razem po drugiej stronie, skoro tak nas gra zaczęła kierować. No i tutaj raczej już nie będę za bardzo robił hałasu, mając nadzieję, że wyjdzie coś większego. W ogóle ciekawi mnie, bo zaczęli od trzech zwierząt, które wymieniłem na początku. Mowa oczywiście o tych czaszkach, które mają służyć jako dekoracja.
Ciekawi mnie po prostu, czy tendencja będzie taka, żeby poszerzać tą bazę zwierząt, z których można pozyskać te czaszki, jakby o więcej, o gatunków. Zobaczmy sobie punktację z ciekawości. 20 punktów, rekordowe 30, 34, więc no taki średniak, ale nie jest najgorszy. Chyba to samica, tak jak widać, prawie 10 kg. Ładnie przebita. 2, 4, 3. Bardzo przyjemnie sprawdza się. Sentymentalnie bardzo chętnie zabieram tę broń. O, odezwałem się łania. Łania mnie interesuje o tyle, że może być jakąś częścią większego stada, gdzie mógłby znajdować się byk. Bo samą łanię raczej nie chcę polować. Nie chcę za bardzo oddawać tutaj głośnych strzałów. Czy zdecydowanie na jakieś samce. Ewentualnie właśnie na tego niedźwiedzia, bo też nie wiadomo jak szybko uda mi się go pozyskać, a zdecydowanie on jest taką bazą wyjściową do tego odcinka, więc wypadałoby go upolować w miarę wcześniej, żeby mieć potem już, że tak powiem, spokój i móc polować potem dosłownie na wszystko, co nam się trafi. Więc ja gram tak, na razie poluję powiedzmy zachowawczo i celuję w jeden konkretny gatunek. Widzimy też sarnę. Ale pamiętam, że w tej części rezerwatu, biorąc pod uwagę właśnie Valdez Boys, czy tam Valdez Bois, jak tam kto jak chce to sobie wymawia, pamiętam, że właśnie tej części tutaj tych saren dosyć często sporo spotykałem. Tutaj gdzieś łazi ta łania. No i teraz ja robię taki myk, że przemieszczę się raczej na lewą stronę. O, ale jest i byk. No i właśnie o tym mówiłem, że to, że usłyszałem łanie, świadczy o tym, że tylko ona się tam znajduje. No i mamy tutaj byka. Nie jest on specjalnie jakiś potężny, ale jest to samiec jelenia szlachetnego, którego bardzo chętnie sobie pozyskam. No i sobie powiedzmy go w tym miejscu zawabię. Chcę trochę na małym takim wzniesieniu. Tam widzę kolejną część stada. Prawdopodobnie te łanie. A nawet więcej łań. Jak znajduje się tutaj. Tutaj zaczyna padać. Jeszcze rozejrzmy się i zobaczmy, co się znajduje teoretycznie za nami, bo być może też coś się wychyla, biorąc pod uwagę, że strzał został już oddany jakiś czas temu, więc zwierzęta mogą się uspokoić. No te jelenie wydają się spokojne. Jest ich trochę. Jest jeden samiec, na ten moment trzy samice. Może więcej wyjdzie z tego lasu. Ale to, co nas interesuje, to tutaj pan na środku ekranu. Tego byka zamierzam ustrzelić właśnie z tej 340. Bardzo rzadko używałem tej broni. Ona jest chyba dosyć mocna, z tego co pamiętam. Zresztą zaraz sobie ją przetestujemy. Dobra, strzelamy na kark. To trzeci strzał trochę nieudany. Ale może jeszcze coś złapiemy. Za małe wyprzedzenie. W porządku, udało nam się pozyskać dwie sztuki. Szkoda, że te kolejne strzały już były takie średnie, bo pierwsze dwa były dosyć pewne. No i broń dosyć mocna się wydaje. Zdecydowanie. No i dużym plusem jest to, że ma te trzy pociski, więc można sobie pokontrować i spróbować pozyskać większą ilość, tak jak nam w momencie, kiedy wyjdzie nam właśnie takie stado. W porządku, podnoszę tego byka. Patrzmy, jak wygląda sytuacja. Ona 200 punktów, 204. Wiem, że ma poniżej 200, więc nie jest najgorzej, szczerze mówiąc. Biorąc pod uwagę jego poroże, no, wygląda w porządku. No i oczywiście łanie nie pozostawiam, zbierę ją od razu. No, dostała całkiem przyzwoity strzał, biorąc pod uwagę, że uciekała. No i obieramy kurs taki, że przechodzimy sobie na razie na północ, na drugą stronę, z powrotem. I będziemy się kierować również, myślę, nadal wzdłuż rzeki, o ile uda mi się tutaj gdzieś przejść. No więc potem chyba będę musiał cofnąć kawałek. W ogóle ktoś kiedyś wspominał coś na temat Danieli.
mają się rzekomo pojawić w Hunter Classic. Teraz wiem, że w Kotwie została dodana nowa mapa, gdzie są podobno nawet aligatory. I nawiązuje trochę do Rogue'a Bayou klimatem, jeśli chodzi o właśnie Kotwa. Natomiast była też wzmianka na temat tych Danieli i teraz pytanie, czy ktoś o tym też słyszał? Czy to jest temat tak zwany pewny? Czy to są tylko spekulacje, które gdzieś tam domniemani widzowie sobie wyobrażają, że będzie to niejako kolejny gatunek występujący w tej grze? Czy rzeczywiście gdzieś od strony twórców było jakieś mrugnięcie oczkiem, czy coś w tym stylu, że rzeczywiście w tę stronę oni zamierzają iść? Przynajmniej jeśli chodzi o dodanie kolejnego gatunku, bo jestem po prostu ciekawy, bo Daniele bardzo chciałbym zobaczyć w Hunterze. Przyznam się szczerze, nie wiem na jakiej mapie, nie wiem, jak myślicie, gdzie można byłoby je dodać. Czy na jakiejś Felden, czy Timbergoldzie, czy może tutaj. Nie mam pojęcia. Ale jeżeli jest to prawda, czyli rzeczywiście w planach są, jest ten gatunek, powiedzmy dostanę to potwierdzenie, no to zacnie, zacnie. Na ten moment spokojnie, powoli poruszamy się wzdłuż rzeki. Już niewiele nam brakuje, żeby w ogóle zakończyć dojść do jej końca. No i co ciekawe, na samej rzece niewiele widać. Co jest rzadkością, bo z reguły właśnie na tej rzece i faktem tego, że jest ona dosyć nieważna. O w mordę! To coś często widać. No i w tym przypadku widzimy dosłownie to, czego szukamy, czyli niedźwiedzia brunatnego bardzo daleko na ten moment. Ponad 200... Ile? 70 metrów? No, 280 ponad metrów. Więc po prostu sobie tam podejdziemy. Myślę, że przejdziemy sobie na ten moment właśnie tutaj, na tę stronę, na drugą stronę rzeki i gdzieś z tamtej okolicy będziemy próbowali zabrać dobrą pozycję do oddania strzału, o ile nam kolega nie pójdzie w las. Ale widzimy, że tu kawałek otwartego terenu jeszcze jest, więc mam nadzieję, że nasz kolega pozwoli nam jeszcze kawałek podejść. Zobaczmy jeszcze, czy jesteśmy spryskani. Pozostało 9 minut, więc spokojnie możemy na razie podchodzić. Niestety nasz kolega się tak trochę przymierza do opuszczenia tego otwartego terenu. Ja niestety nie mogę przejść, bo tutaj jest, jak widzicie, głęboka woda, która unieważniła mi przejście. No on tam ewidentnie sobie kroczy. Nie wiem, czy byłbym w stanie rozłożyć tutaj na przykład pastora. No niestety, w wodzie nie jestem w stanie tego zrobić. No w porządku. Niestety na ten moment go nie widzę. A nie, widzę go. No zszedł dosyć nisko. Jest w sumie nawet ustawiony do nas przodem. 240 metrów. Może nie będę musiał rozstawiać pastorału. Na razie podejdę sobie po prostu tutaj, albo może tam podejdziemy, o ile nam nie zniknie. Muszę brać też pod uwagę, że po prawej stronie gdzieś chodzi sarda. Nie udało mi się je zidentyfikować, to znaczy nawet nie próbowałem. Nie wiem, czy to jest to samiec, czy samica, ale tutaj coś łazi. O cholera. No dobra, no w takim wypadku ja go szybko oznaczam i robimy taki myk. Zmieniamy szybko na kuszę. On jest 60 metrów od nas. Tutaj bez zbędnego pitolenia spróbujemy strzelić. O cholera, nie wiem, czy na serducho nie dostał. No dobra, mamy tego niedźwiedzia. Trochę mnie zaskoczył, przyznam szczerze. Musiał być gdzieś tutaj na górce i po prostu przez ten kamień nie byłem go w stanie zlokalizować. Natomiast tamten osobnik widzę, że porusza się w górę i tutaj jest ich więcej, bo jak widzicie, to są różne gatunki. Znaczy, gatunki. Różne zwierzęta. Czy jest dobrze sprawdzić, czy to... No nie. Zresztą mniejsza o to. Tutaj będziemy musieli się zdecydować, czy strzelać z tego z lewej, czy z prawej. Sprawdźmy sobie, czy jesteśmy oszacować w stanie punktację. No niestety, nie mam piątego poziomu. Więc nie jestem w stanie określić potencjalnej punktacji. Z tego, co mi wiadomo, niedźwiedzie nie są liczone odwagi, raczej od czaszki, szerokości, długości, przynajmniej coś w tym stylu. Jeżeli są zwierzęta, które są punktowane na podstawie wagi, no to szacując wagę już możemy oszacować mniej więcej, ile potencjalnie może być
dane zwierzę. Punktów, nie? Ale dobra, tutaj nie będziemy może chytrzy za bardzo, żeby próbować strzelać na dwa. Ten jest ustawiony w miarę fajnie bokiem, więc sobie strzelmy ewentualnie, jeżeli tutaj wybiegnie, a oczywiście nie wybiegnie, choć była na to szansa w tym miejscu. Już raczej nam nie wyleci. No ale udało nam się pozyskać dwie sztuki w jednym miejscu. Podejdziemy sobie jeszcze kawałek wzdłuż tej rzeki tam do końca. I może gdzieś go tam wypatrzymy w lesie, bo pewnie ucieknie gdzieś tam w lasy. Może uda nam się go wypatrzeć i gdzieś tam z daleka jeszcze strzelić. To oczywiście doładujmy sobie ten jeden pocisk. I zbierzmy sobie, zobaczmy czy ten czasem osobnik nie dostał na serce. No i dostał w serce. No tak to wyglądało, że ten pocisk upadł dosyć nisko. I 24 punkty. A, 24 punkty. Topowe mają 28-29, więc bardzo ładny, przyzwoity wynik. Przyznam się szczerze, że chyba tego sobie właśnie, że tak powiem, potnę. Zobaczmy, czy jeszcze jestem w stanie zobaczyć, jak on dostał. O, widzicie? Strzała przeszyło go tak jakby od góry w dół i przeszła serce. Więc spoko. W razie sobie podejdę z tej strony, nie będę tutaj schodził do niego. Zobaczę, co dzieje się za kurką, bo może uda mi się go wypatrzeć, albo może też uda mi się wypatrzeć coś dalej na rzece. A tymczasem podchodzę sobie właśnie do tego niedźwiedzia i tutaj go sobie zbierzemy. No raczej nie ma szans, żeby był, powiem, wyżej punktowany od tamtego, chociaż jakieś tam szanse są. Wizualnie nie wiem, ciężko mi określić, o ile biorąc pod uwagę na przykład jelenie, czy inne gatunki, które mają rogi po roże, na tej podstawie są punktowane, można oszacować samym wzrokiem punktację, natomiast no, takie zwierzęta jak niedźwiedzie, no so, jest to o tyle utrudnione, że ciężko powiedzieć. 23 punkty. No to biorąc pod uwagę, że tamten miał 24, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczmy, tak. Prawie 25. O cholera. Czekajcie, bo tutaj mi coś ucieka. Ten niedźwiedź chyba się troszeczkę pogubił. Nie wiem, dlaczego on się cały czas tutaj znajdował. No ale i to za bardzo nie przeszkadza, przyznam się szczerze, po prostu go złapaliśmy. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że tutaj już kończy się, że tak powiem, możliwość poruszania się tych zwierząt, ponieważ woda już jest na tyle głęboka, że nie byłyby one w stanie, tak powiem, pobiec tam, więc może coś się stało z tym niedźwiedziem i dlatego tam dość tak pogubił, chociaż jeżeli są tutaj gracze, którzy trochę w Huntera grają i niejedno widzieli, no to trochę mogą zanegować moją tutaj opinię, ponieważ nie jeden z nas już widział, jak zwierzęta potrafią zapadać się nie tylko pod wodę, albo poruszać się pod wodą. To także zapadały się pod ziemię, więc wszystko jest możliwe, naprawdę. 20 punktów. No mamy tendencję spadającą, ale raczej nie powinniśmy się tym za bardzo martwić, bo mamy na koncie 3 sztuki. Zawsze mówię, zawsze się to nie sprawdza, ale zawsze zauważyłem, że mówię, że odcinek na pewno nie będzie trwał długo. Okazuje się, że potem ma 40 minut. No tak na przykład było ostatnio z Red Faddle Falls, gdzie byłem na 100% pewny, że ten materiał będzie trwał maksymalnie z 30 minut. No to trwało chyba ponad 40. Ale ja lubię takie otwarte tereny tutaj, gdy możecie wejść sobie na taki dupny kamień, po prostu się porozglądać. W przypadku nic za bardzo nie ma, albo jeżeli coś tu potencjalnie było, to już uciekło z powodu naszych strzałów, które dałem stosunkowo niedawno. W ogóle nie wiem, dajcie znać, czy wy macie jakiegoś pretendenta do kolejnego gatunku, który można było wprowadzić w The Hunter. Jeżeli oczywiście nie macie, to nie wymyślajcie nic specjalnego, ale może są osoby, które Huntera jakoś grają tak, no w sumie niezależnie, czy więcej, czy mniej, czy bardziej są doświadczeni, czy mniej, ale może chcieliby zobaczyć w tej grze jakieś zwierzę, którego po prostu nie ma. Ja bardzo chętnie poczytam, jeżeli by znalazły się osoby, które chciałyby się podzielić taką informacją, dajcie znać. O. A propos, no to mamy polowanie na niedźwiedzie brunatne, definitywnie.
Jakby tu się kolega zatrzymał. Bardzo korzystne tereny mi się trafiają, to znaczy mogę się spokojnie położyć. Żeby uznać, że na początku totalnie nie wydawało się, że ta sesja będzie podchodziła pod niedźwiedzia. No ale mamy zdecydowanie sesję niedźwiedzia. Zdominowała nam tutaj polowanie i to nas bardzo cieszy, bo jakby nie patrzeć, chyba przy jeleniu szlachetnym to jest drugi taki gatunek dosyć pożądany, jeśli chodzi o ten rezerwat. No, tendencja spadkowa się utrzymuje. Zaczynaliśmy od największego, kończymy być może na najmniejszym, bo planuję jeszcze jedno jakieś zwierzę pozyskać. A przy okazji wam podpowiem, albo wspomnę, że wpadłem na taki pomysł odnośnie misji, które nagrywam. Odcinki z misji pojawiają się nieregularnie, przynajmniej na ten moment. Ale wpadłem na taki pomysł, żeby nie robić je po kolei, tylko żeby je losować. I robić takie losowanie na jakimś online programie do losowania. I po prostu po losowaniu, które jest jawne, oczywiście wy to zobaczycie, ja będę tę misję robił. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że jeżeli misja mi na to pozwala, bo na przykład jeżeli jest gatunek, na przykład gej śnieżna, na którą za bardzo nie populuję, bo nie mam sprzętu, albo jest gatunek, na który trzeba, że tak powiem, odpowiednio broń użyć, której też na przykład nie posiadam, no to nie jestem w stanie jej zrobić, oczywiście. To losowanie powtarzamy, tak jakby, ale myślę, że to będzie o wiele fajniejsze niż takie po prostu robienie do przodu, bo jest ten efekt zaskoczenia, że nie wiem, czego się spodziewać. Co nam wylosuje, jaka mapa, jaka misja, czy totalnie banalna, czy jakaś bardzo trudna, tryhardowa. Więc tak to wygląda. A tymczasem ja idę szukać mojej ostatniej ofiary. Okej. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj mamy kolejnego niedźwiedzia. Tym razem przeżył ten strzał. Czeka gdzieś tam. Dobra. Jeszcze go między drzewami udało się pochwycić. W ogóle, co sądzicie o tej broni? Myślę, że jest całkiem przyzwoita. Oczywiście to nie jest broń uniwersalna, bo ona jest z tego zestawienia powiedzmy 45-70, czyli tych mocniejszych broni, nie? Z nią możecie pójść na jelenia szlachetnego. Oczywiście możecie, tak jak tutaj, pójść na niedźwiedzia. No i jeszcze takie większe gatunki, no ale na przykład z tej broni do sarny nie strzelicie. To należy brać pod uwagę. No i podnosimy sobie naszego ostatniego przedstawiciela gatunku. Niedźwiedź brunatny, który miał punktów 20-26. No to myślę, że trafiliśmy całkiem przyzwoicie, jeśli chodzi o punktację. Patrząc oczywiście na cały kształt. No i cóż, w tym materiale to wszystko. 8 sztuk, sporo niedźwiedzi. Mam nadzieję, że się wam podobało. Oczywiście, jeszcze za chwilę spróbuję pozyskać, znaczy, tą czaszkę, nie? Zobaczę, jak mi to wyjdzie, więc może tutaj się nie będę żegnał, tylko zobaczymy się w moim trophy lodge'u. Dobra, jestem już w moim trophy lodge'u. Przyznam się szczerze, że musiałem ponownie odpalić polowanie i upolować jedną sztukę z tego względu, że nie zaliczyło mi tak jakby poprzednich zwierząt. To znaczy, gra nie pozwoliła mi na wypchanie żadnego zwierzęcia, które upolowaliśmy przed chwilą w zasadzie. Więc musiałem to zrobić jeszcze raz. Upolowałem na szybko niedźwiedzia i wygląda to właśnie w ten sposób. Tutaj widzicie czaszkę niedźwiedzia brunatnego, o punktacji jakieś tam 21 punktów, więc jakiś tam średniak. Wygląda całkiem pokaźnie, całkiem spoko, postawiłem sobie ją w tym miejscu. No i koszt jest taki sam jak wypchanie innego zwierzęcia, tylko po prostu przy operacji wypychania wybieracie, czy chcecie spreparować zwierzę w całości, tak jak na przykład mamy to tutaj, czy preparujecie po prostu samą czaszkę, tak jak mamy to tutaj. No i tak to wygląda. Cieszę się, że udało mi się to wam pokazać w miarę sprawnie. No i w tym miejscu, w Trophy Lodge'u, zakończymy sobie ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Na jakiej mapie, tego jeszcze nie wiem, zobaczymy. Może jakiś Hemedal, przy okazji pobawimy, połączymy to z rysiami euroazjatyckimi, czy coś w tym stylu. Wszystko się okaże. Tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.